Cześć, witam Was. Mundial w Rosji właśnie za nami, ale to nie znaczy, że to koniec piłkarskich emocji, a wręcz przeciwnie, ponieważ już za dwa dni, w ten najbliższy piątek, rusza nowy sezon naszej polskiej ekstraklasy. Także w tym odcinku zrobię swój skład w Fantasy Ekstraklasie na sezon 18-19, a także zrobię tutaj swoją ligę. Będziecie mogli tutaj dołączyć, ale najpierw jeszcze wrócę na chwilę do Mistrzostw Świata. W ramach właśnie takiego szybkiego podsumowania Fantasy World Cupa, właściwie z tego odcinka finałowego, tutaj zdobyłem 35 punktów. No, jak możecie zobaczyć, praktycznie wszystko postawiłem na Francji, ale no za bardzo mi się niestety to nie opłaciło, ponieważ myślałem, że to będzie raczej taki mecz, gdzie będzie wynik 1-0. Było 4-2. Francja straciła 2 gole, a ja miałem dosyć dużo obrońców z Francji, no właściwie wszystkich, i przez to ci piłkarze nie zapunktowali aż tak bardzo, jakbym chciał. No ale mam tutaj 35 punktów, natomiast jeżeli chodzi o moją ligę tutaj w tym World Cupie, to ja osobiście skończyłem ją na 11 miejscu, 320 punktów, natomiast pierwsze miejsce Trixior La Zabawa, 371 punktów, naprawdę świetny wynik, także gratuluję, jeżeli oglądasz ten odcinek. Natomiast teraz właśnie przejdę już do Ekstraklasy, do budowy tej mojej drużyny, 15 zawodników, a więc tak jak to ma miejsce zazwyczaj w tych grach fantasy, budżet jest 30 milionów, dwóch bramkarzy, 5 obrońców, tak samo 5 pomocników oraz 3 napastników. Także budowę tej mojej drużyny zacznę może od bramkarzy i wezmę tutaj sortowanie według popularności malejąco, żeby zobaczyć, jakich zawodników wybierają inni użytkownicy, z tego względu, że muszę Wam powiedzieć, że przez ostatnie 2 miesiące skupiłem się przede wszystkim na Mundialu. Za bardzo tam nie śledziłem Ekstraklasy, także nie wiem, w jakiej formie są jacyś zawodnicy, także po prostu wezmę tych zawodników, którzy są często wybieralni. I na bramkę wezmę sobie Arkadiusza Malarza, oczywiście z Legii, który ma już naprawdę sporo lat, ale mimo tego jest jednym z najlepszych, o ile nie najlepszych, bramkarzem w całej lidze. Drugi bramkarz może być taki słabszy, bo tylko jeden będzie u mnie bronił, przynajmniej na razie. Także mogę sobie tego Kłoska jakoś wziąć z Zagłębie Sosnowiec. Tak nawiasem mówiąc, fajnie, że Zagłębie Sosnowiec wraca do Ekstraklasy. Bardzo długo Sosnowca nie było w naszej lidze, tam chyba 10 lat albo i nawet dłużej. Także fajnie, że wracają. Nie to, żebym im kibicował czy coś, ale no, przez ostatnie sezony w pierwszej lidze dobrze sobie radzili. Przejdę teraz do obrońców i myślę, że wezmę sobie Nunesa z Pogoni, wezmę sobie Guilherme z Jagiellonii i wezmę sobie Sadloka z Wisły Kraków. I myślę, że 3 obrońców mi na razie wystarczy, bo 3 będę grał prawdopodobnie. Także 2 pozostałych mogę sobie wziąć takich tańszych, tego Krzykowskiego i Michalskiego. Może być. Przejdę teraz właśnie do pomocników. Tutaj również trzeba wybrać 5 piłkarzy. I tak. Makuszewski, Nowikowas. Wezmę sobie Frankowskiego. Wezmę sobie może jeszcze Lukę Zarandię z Arki. I teraz tak. Majewski z Pogoni. A jaki to jest Majewski? To jest Radosław Majewski, a więc ten, co grał w Lechu Poznań. On teraz przeszedł do Pogoni Szczecin. Nawet o tym nie wiedziałem, bo nie śledzę teraz tej ekstraklasy.
No ale myślę, że wezmę sobie jeszcze Szymona Żurkowskiego, reprezentanta Polski, który no, był teraz niby powołany, ale na mundial nie pojechał. Zobaczymy, może nowy selekcjoner Brzęczek da mu szansę, bo chłopak ma na pewno potencjał. Także trzech pomocników mam, budżet mam spory. I przejdę może najpierw jeszcze do napastników. I tak, wezmę sobie tutaj Carlitosa, który no, przeszedł teraz do Legii Warszawa. I teraz tak, Wiśle Kraków, wiadomo, że Carlitos był gwiazdą. Grał we wszystkich meczach po 90 minut. W Legii myślę, że tyle na pewno grał nie będzie, bo w Legii jest Jose Kante, jest jeszcze niezgoda, także no aż tyle na pewno grał nie będzie Carlitos, ale Carlitos to jest jednak mimo wszystko Carlitos i skoro w zeszłym sezonie zdobył 24 bramki, to myślę, że tutaj z 15 powinien zdobyć i można na niego właśnie postawić i tak samo postawię na Christiana Gitkiera z Lecha Poznań, który w zeszłym sezonie chyba 20 goli zdobył albo coś koło tego. I myślę, że w tym sezonie gdzieś tak z 15 goli też powinien strzelić, bo jest to jednak klasowy jak na ekstraklasę napastnik. A trzecim moim napastnikiem zostanie Jesus Imaz z Wisły. Także zostało mi dwóch pomocników. Do wyboru 2,70 budżet, także dosyć mało. Także jeżeli chodzi o jednego pomocnika, to tu wezmę takiego jakiegoś tańszego za 0,50. Na przykład Skurskiego z Miedzi Legnica. O właśnie, Miedź Legnica to jest drugi Beniaminek obok Zagłębia Sosnowiec i Miedź Legnica, z tego co wiem, to jest absolutny beniaminek. Nigdy Miedzi w Ekstraklasie nie było i fajnie, że awansowali. No i ciekawy jestem, czy uda im się utrzymać w Ekstraklasie, bo Sandecja, na przykład Nowy Sącz, w zeszłym sezonie po raz pierwszy awansowała, no ale niestety spadła. Zobaczymy, jak będzie z Miedzią. Fajnie byłoby, gdyby się utrzymali. Także 2,20 zostało mi na jednego pomocnika. I kogo by tu wziąć? Wezmę sobie może Furmana z Wisły Płock. Także budżet, jak widzicie, cały wykorzystany, ale jest zbudowana cała piętnastka zawodników. Także zakończ wybór mojej właśnie drużyny na tą fantazję. 18-19 ekstraklasę. No i jeżeli chodzi o moją drużynę, to tutaj oczywiście do składu dam sobie Malarza. Carlitosa oczywiście. Najpierw muszę sobie zmienić formację na 3-4-3 albo no, może być 3-4-3 w sumie. Frankowski pójdzie za Skurskiego i Nunes za Krzykowskiego. No i tak właśnie wygląda moja podstawowa jedenastka. Jeżeli chodzi o kapitana na pierwszą kolejkę, no to takie mamy tutaj spotkania. No, Legia gra z Zagłębiem Lubin. No myślę, że Legia powinna ten pierwszy mecz wygrać. No wiadomo, że teraz grają w eliminacjach do Ligi Mistrzów i Ekstraklasa może dla nich nie być teraz najważniejsza, ale no kapitanem na pierwszą kolejkę powiedzmy, że zostanie Carlitos. Ciekaw jestem, czy w ogóle będzie grał, ale tak mniej więcej właśnie będzie ta moja drużyna tutaj wyglądać. Także to było tyle, jeżeli chodzi o tworzenie mojej drużyny. Przejdę teraz do mojej ligi. No i jeżeli chodzi o moją ligę, to
Powiedzmy, że będzie się ona nazywała Orły Adriana, czyli tak samo jak ta liga teraz w World Cupie. Stwórz ligę. Właśnie do tej mojej ligi. Ja sobie go tutaj skopiuję i dam go wam w komentarzu pod tym filmem, żebyście właśnie mogli dołączyć do tej mojej ligi. Na razie jest tutaj moja tylko drużyna, no ale na pewno tutaj więcej osób dołączy, także zapraszam, bo myślę, że zawsze można się tutaj w to pobawić. Także zapraszam was do udziału. No i zapraszam na kolejne odcinki na moim kanale. Jutro nagram podsumowanie Ligi Typera, tej z World Cupa, także zapraszam, trzymajcie się, cześć.